czyli staroświeckiego bractwa śpiewaczego imienia świętego Stanisława, biskupa męczennika. Hetman Stanisław Żółkiewski, długoletni naczelny wódz Armii Polskiej, zwycięzca Wołochów, Ukraińców i Rosjan. Wielki wódz, który sam jeden potrafił być w Moskwie i nie uciekać z niej jak Napoleon, ale przywieźć do Warszawy carów. Znakomity mąż stanu, na miarę jakich mało wydały nasze dzieje. Człowiek, który całe niemal życie spędził na koniu w ustawicznych przeprawach wojennych. Charakter nieposzlakowany, wzór sprawiedliwości, dyscypliny żołnierskiej i ofiarności na cele państwowe. Wreszcie bohater spod Cecowy. Żółkiewski jest jedną z największych postaci w historii polskiej. Fragment z testamentu hetmana Stanisława Żółkiewskiego. W imię Przenajświętsze Trójce Świętej, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze każdemu człowiekowi ma być przed oczyma niepewność żywota tego doczesnego, gdyż niezliczonej liczbie przygód jest podległy. Zatem i ja, pamiętając na śmiertelność, a tym więcej będąc na teraźniejszej Rzeczpospolitej posłudze, gdzie sobie tego życzę, abym mógł zdrowiem swym zastąpić niebezpieczeństwo ojczyzny, a położyć żywot spogany dla wiary świętej chrześcijańskiej. Naprzód wyznawam, iż wiarę świętą chrześcijańską podług wyznania apostolskiego, synodu nicyjskiego i świętego Atanazjusza wierzyłem i wierzę według konfesji Kościoła katolickiego. W tej to wierze do ostatniego skonania żyć mocną intencję mam dla niej, co daj Panie Boże umrzeć sobie za największą pociechę pokładam i życzę. Janie, Synu mój najmilszy, do Ciebie teraz mowa moja. Przede wszystkimi rzeczami najpierw wiarę świętą chrześcijańską mocnie i serdecznie trzymaj. Dla niej krwie rozlać, żywota położyć nie żałuj. Bojaźń Bożą ustawicznie miej przed oczyma, zatem wszystkiego dobrego i pociesznego na tym i onym świecie będziesz pewien. Kiedy się tak będziesz sprawował, jako Cię uczę, jaką ja czynię, kiedy się będziesz Pana Boga bał, wiele dobrego będziesz miał. Pewien bądź błogosławieństwa Bożego. Królowi Polskiemu, Panu swemu wiernie służ. Dla dostojeństwa, dla sławy Króla Pana swego, dla dobrego Rzeczpospolitej krwie i zdrowia swego nie żałuj. Gdy do męskiego wieku będziesz przychodził, rycerskie ćwiczenie jest szlachcicowi najprzystojniejsze. Tem się paraj, próżnowania jako powietrze się strzeż. A kiedy tą dobrą intencją dla służby, dla dobrego Rzeczpospolitej czynić będziesz, pójdzie zatem uczciwa sława i będzie ci Pan Bóg błogosławił. Abyś też i umarł przy tym, nic osobliwego spotkać cię nie może. I poganie tak rozumieli, że śmierć dla ojczyzny słodka. Nóż jeszcze dla wiary świętej, jeśli ci się trafi okazja czynienia przeciwko Turkom, Tatarom, mówię do Ciebie słowami psalmu 26. Vir liter age confertetur portuum. Takim umysłem położyć żywot i u ludzi sławno, i u Pana Boga, co jest najświętsza, odpłatno. Jakem ja za najprzedniejszą część dziedzictwa wziął ten umysł z ojca swego i Ty chciej być dziedzicem jako w czym innym, tak osobliwie umysłu mego. Niech przez Cię nie będzie pomnożona, ale owszem pomnożona uczciwa sława moja. Amen.
i najstarszy zachowany polski tekst poetycki wraz z melodią. Utwór powstał w średniowieczu, najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku. Pierwszy zapis tekstu pochodzi z 1407 roku i zgodnie z tradycją jest przypisywany świętemu Wojciechowi. Na przestrzeni wieków od XIV do XVIII Bogorodica pełniła także rolę hymnu państwowego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z czasem Bogorodica stała się pieśnią bojową polskiego rycerstwa, jak podaje Jan Długosz, śpiewano ją przed bitwą pod Grunwaldem i przed bitwą pod Warną. Była także przez wiek XV hymnem królewskim dynastii Jagiellonów. Od tej chwili pieśni religijne zaczęły się łączyć z pieśniami wojskowymi, a Bogorodica stała się symbolem jedności religijno-patriotycznej. Zapraszamy teraz do wysłuchania pieśni rycerskich, które przez wieki zagrzewały do boju rycerstwo chrześcijańskie. Pierwszą pieśnią będzie Seigneur Sachet, Wierzcie Panowie, to utwór Tybalda z Szampanii, zwanego Trubadurem, który wzywał tą pieśnią rycerstwo europejskie do udziału w krucjacie, którą również sfinansował w 1239 roku. Hey!
rycerskie. Jedna z najstarszych polskich pieśni rycerskich, prawdopodobnie z XVI wieku. Odnaleziona przez Tadeusza Ojazdowskiego w bibliotece pojezuickiej w Cieszynie. Wpisana na okładce książki wydanej w 1584 roku, a po raz pierwszy opublikowana w pamiętniku sandomierskim. Piękne jest to. Otrzymał buławę polną koronną, a w 1590 roku został kasztelanem lwowskim. Nie włoskie kraje siła na nas mają, indyjskie rzeki złota dosyć dają. Ma Polska nad nie, ma nad złote w swej klubie sprawa.
że nie puszczy złość i zazdrość szkodliwa, lecz nie żywa. A ten, który nas chciał sfałdować sobie, z fortuny leży pod nogą u człowie. Smutny lęk chodzi, aż potrząsa go. Zabojski szare kotle plebie, dumę szaloną uderzył o ziemię. Pychę niemiecką poraził na połowie i wystrąbowę. III Wazę Żółkiewskiemu i Zamojskiemu. Po przegranej Czachrowski uciekł do Czech. W 1599 roku zadedykował kanclerzowi Janowi Zamojskiemu, usiłując tym sposobem pozyskać jego przebaczenia, później przychylność, drugie wydanie poezji pod tytułem Treny i rzeczy rozmaite Lwów 1599, gdzie ukazała się Duma Ukraina jako Powiedz mi muzyko moja. Pieśń była szczególnie popularna w XVII wieku, a tradycja łączy ją z Lisowczykami. Melodię, z którą dziś się wykonuje Duma Ukraina, pochodzi z jednej z wersji Pieśni o żołnierzu tułaczu według Juliusza Rogera. Tropowi węblami bierze
zaś we krwi często brodzi, pałaś kładzie w oszczę krwawe, sedząc zaś krew za rękawy. Zatem jedna przełomiona na zad ustępuje strona, zwycięzca nie błagamy, tym stronie zadaje rady. Dziękując czasem z wygrania, a podczas też więc przegrania, dają poświęć stronę stanie, choć zawsze pochwalą Panie. Boże, który masz w Sejmie ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi Cię, która zyskała dużą popularność, szczególnie w XIX wieku. Składa się z 8 zgłoskowców, rymowanych parzyście. Jej tekst powstał na podstawie dwóch wcześniejszych pieśni. Pieśni o Kole Rycerskim z 1584 roku oraz Dumy Rycerskiej z około 1597 roku Adama Czachrowskiego. W utworze można odnaleźć podobieństwo do staropolskich żołnierskich lamentów, które traktują o trudach żołnierskiego żywota. Od XIX wieku zaczęto ją kojarzyć z tradycją legionów. Oh,
pieśń na uroczystości choroby. To utwór powstały na okoliczność manifestacji, tudzież zjazdu jedności Rzeczpospolitej obojga narodów w Chorobę w dniu 10 października 1861 roku. Na fali ówczesnych nastrojów politycznych w Królestwie Polskim pod Chorodłem odbyła się ogromna, jak nowe czasy, 10-tysięczna manifestacja ludności rozmaitych stanów i wyznań. Przybyły tu z różnych części Rzeczpospolitej dla uczczenia 448. rocznicy Unii Chorodelskiej. Organizatorzy Zjazdu Chorodelskiego starali się wykorzystać rocznicę Unii z 1413 roku do podkreślenia dobrowolnego połączenia narodów pod berłem polskim Władysława Jagiełły. Nawiązano więc do idei pokojowej Unii dwóch narodów, zastępującej podboje i zwycięstwa silniejszych nad słabszymi. Uwydatniano element otwartości polskiej. Thank you.
Duma o Stanisławie Żółkiewskim. To pieśń, którą zespół wykonuje z okazji ustanowienia roku 2020 rokiem Stanisława Żółkiewskiego z tekstem Juliana Ursyna-Niemcewicza, herbu Rawicz, który urodził się w 1850 roku w Skokach na Polesiu, a zmarł w 1841 w Paryżu. Polskiego dramaturga, powieściopisarza i poety. W rękopiśmiennych źródłach, tak zwanych szlacheckich sylwach, czyli silvarelu,
lirycznych utworów z czasów Konfederacji Barskiej na szczególną uwagę zasługuje Odważny Polak na Marsowym Polu. Jest to pieśń czysto rycerska, tak ją określił Adam Mickiewicz. Jedna z nielicznych, których melodia dochowała się do dzisiejszych czasów, uważana jednocześnie za najbardziej reprezentatywny i najsłynniejszy utwór czasów konfederackich zmagań. Właśnie ta pieśń pełniła funkcję hymnu narodowego wśród barskich rycerzy walczących o wyzwolenie ojczyzny spod wpływów Imperium Carycy Katarzyny II, stając się tym samym godną poprzedniczką Mazurka Dąbrowskiego. W tym miejscu warto dodać, iż późniejszy autor tekstu Mazurka, Józef Wybicki, jako 21-letni młodzieniec, walczył w szeregach konfederatów barskich. Thank you.
przyjmij płacz krwawy. Pieśń o pomoc koronie polskiej w czasie wojny. Pieśń anonimowego autora po raz pierwszy została opublikowana w śpiewniku Pieśni Narodowe, wydanym przez Leona Ićkowskiego w 1916 roku w Lwowie. Oh, sure.